Hej, wszystkim z tej strony Betu, witam was bardzo serdecznie ponownie w tej świetnej grze, jaką jest właśnie Borderlands. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku sobie wykonywaliśmy misję dla tego kolesia kulawego oraz misję z tablicy ogłoszeniowej. I teraz jestem przy wykonywaniu misji, gdzie muszę zrobić te roślinki takie, Blade Flower dokładnie. No to już walczymy sobie z porządnymi bestiami. Z bestiami na poziomie 9 i 8. A ja już mam poziom 10. Zakończyłem poprzedni odcinek na poziomie 9, ale podczas gdy tutaj sobie szedłem, rozwaliłem kilka bestiek i zdobyłem kolejny poziom. I się dowiedziałem, że skrzynki z bronią, które właśnie posiadają jakąś taką ciekawą broń, również się odradzają. Więc to jest dosyć ciekawe. I tak, te roślinki, które mamy zdobyć, to są właśnie w tym miejscu częściej występujące. I tutaj macie właśnie... Mamy to zaznaczone. I nie wiem, czy będę mógł je zebrać jeszcze potem kilka więcej razy. Czy to są po prostu tylko na misję. No, rzekomo te psy na tym poziomie 8 i 9 są dla mnie zbyt mocne. No jak widzicie, radzę sobie z nimi całkiem nieźle. Trzymam sobie to działko. Jak to działko ten zabije jakiegoś przeciwnika, no to wtedy nasza postać komentuje, że to jest jak posiadanie kolejnego żołnierza w bitwie. Zobaczmy, tutaj sobie tańczy. Powoli mi się kończy amunicja, więc może się przerzucę teraz na tą strzelbę, którą w poprzednim odcinku zdobyłem. W sumie już zebrałem trochę tej amunicji. No i przydałaby się właśnie jeszcze jedna broń, jeszcze jeden slot, żeby na przykład mieć... korzystać z trzech rodzajów amunicji. Mogę rozwalić? Jakieś minerały, które pozwolą mi się wzbogacić. Być może w jakiejś misji będziemy musieli zdobyć te kryształy. Tak wygląda, jakby był jakiś cenny właśnie. Jak widzicie, ta strzelba tak ciekawie do siebie strzela. A w sumie nie wiem, czy ona jest dobra. Bo łatwo jest nie trafić. High capacity, recharge rate. Wiecie co? Myślę sobie, że... myślę sobie, że wezmę sobie to właśnie tarczę. No bo ona ma ile? Ona ma 118 punktów. No się dosyć szybko ten odnawia. Ponieważ im wyższy ten numer, tym szybsze odnawianie. Okej, tutaj są jakieś bydlaki. Chodź, czekajcie, wymienię sobie teraz to. Może na snajpę. Zobaczymy, co na tej mi zrobi. No, porządne obrażenie. No, tylko trzeba trafiać.
To jest ten problem. Nie, no, ja zbyt dobrym snajperem nie jestem. Zresztą możecie to zauważyć w CS-ie. Oczywiście, co prawda, czasami mi się zdarzy takie jakieś szczęśliwe strzały. No, w sumie każdemu się mogą zdarzyć takie strzały szczęśliwe. Też mi się wydaje, że tutaj jest łatwiej trafić niż w CS-ie. Explosive sticky. A właśnie, sobie ulepszyłem granaty na ten, takie gumowe, że będą się odbijać. I one są też potężniejsze. To jest fajna broń. Tylko 17 damage'a. Trochę mało. To jest dobra strzelba, bo patrzcie jaka droga. A, już mam pełno. Ej, to chcę wywalić. To chcę wziąć. I to chcę wymienić. Table Matador. O, 13 poziom dopiero. No dobra, to ewentualnie mogę po prostu to sprzedać. Jeśli sobie zobaczę, bo chyba mam kolejne punkty. No, 3 punkty mam kolejne. Dobra, zobaczmy. Czy ja mogę w ogóle to ulepszać sobie? O, to jest ciekawe, jak będziemy strzelać do naszych pomocników, na naszej drużyny, to będziemy ich leczyć. Tylko nie wiem, czy to jest tylko do koopa, czy do tego. Dobra, to sobie ulepszyłem po prostu. Żyćko. 293, no to już jakaś konkretna liczba jest. I sobie wezmę teraz jeszcze ten pistolet. Chyba dosyć dobry jest, on ma 40 punktów obrażeń, bo wystrzeliwuje dwa pociski naraz w jednym właśnie. Aha, to już są wszystkie roślinki. Ja sobie zjedźmy jeszcze to do końca. Dobra, lepiej bez przycelowania na nich iść. Na szczęście tych kolesi można ominąć. W sensie ich strzały. No już ominięte ładnie. No chyba, że się zbliżą i będą chciały nas zagryźć typcy. Chciałem sobie pójść skrótem. Okej, tu już mam sporo amunicji. Tam już coś widzę. Jakaś broń będzie pewnie. O, tutaj jest. Ale trzeba będzie sobie też ulepszyć pojemność ekwipunku, żeby móc więcej broni nosić zapasowych. To jest fajne.
To jest niezłe. 10. poziom. Zabieramy. Dobra, to mogę wywalić. Albo to mogę wywalić po prostu. I mogę sobie wziąć zarówno tą broń, jak i tą. No tak, bo to się liczy do wszystkiego. Teraz gdzie jest ta broń? Tutaj. No to jeszcze jest bardziej szybkostrzelne i ma też większą celność. I ma przycelowanie. No to jest na pewno dużo lepsze, bo tylko wygląda trochę tak słabiej. Dobra, co my mamy tutaj? A tutaj wszystko zebrałem. No co, to możemy już iść po sobie teraz. Oddać wszystkie zadania. I pozbierać sobie nowe zadania. A nie no, mówiłem to już kilka razy, ale jeszcze raz powiem, że naprawdę fajnie się gra w tą grę, fajnie się strzela. Będę się chyba zachwycał tą grą przez całą serię. I bez dwóch zdań będę chciał sobie nagrać potem Borderlands 2. Ogólnie podoba mi się też ten fakt, że tu jest tak dużo tych broni. A co to jest za tarcza? A, słaba tarcza. Jeszcze bym sobie też ulepszył pojemność amunicji. Myślę, że w SMG i w pistoletach sobie ulepszę. Jeszcze też zaopatrzę w więcej amunicji przy okazji. Do 540. Tak. A, już nie mogę tego używać. Jeszcze sobie wezmę pistolet. Gdzie jest pistolet? A, to jest repeated pistol. I wezmę sobie jeszcze amunicję do SMG. No, bo ona nie jest taka droga. Mam sporo kasy, więc mogę sobie poświęcić trochę na amunicję. Okej, załadowała się mapa. A, tych kolesi nie załatwiałem. Po prostu ich ominąłem. Ci to już wpadają na hita. No bo tutaj ogólnie iść nic po nas. Za słabi przeciwnicy są na nas. Chyba nawet nie dostaję za nich expa. Pamiętam, że w Wiedźminie Trójce, jak mieliśmy bardzo wysoki poziom, to te niskopoziomowe bestie, no to dawały po jeden przynajmniej punkt doświadczenia. Nawet nie zdążył wyjść, a już padają. Jeszcze jeden chyba powinien być. O nie! Zasłonił się swoimi batyncami. Nie mogę doczekać, aż się ta gra skręci. Bo jak na razie walczymy tylko z psami. Tam z paroma bandytami. A się potem będą na nas czekać bitwy pewnie w samochodach.
Gdzie ty mi tu skaczesz? A, on to tego chyba to potrzebuje. A, i dostałem to, snajperkę. Critical bad fajnie. Tylko trochę ta luneta słaba jest. A zaraz sobie zobaczę tą snajperkę. No to jest lepsze i ma nawet te obrażenia od ognia i większy magazynek. Nie, słabo trochę. Bo ta na przykład ma... Gdzie jest ta? Ta niebieska. A, to też ma jeden ten... Jeden zoom. Dobra, bierzemy tego pana. I idziemy sprzedać rzeczy i... Ewentualnie może sobie kupić jakieś fajne bronie. Tu nie, mi się wydaje, że jest jeden minus tych właśnie wielu broni. Na przykład nie zdążymy się nacieszyć jakąś bronią. I już od razu dostajemy nową. Bo też na przykład to SMG, to już długo dosyć posiadam. A i skoro się tutaj odradzają też te skrzynki z bronią, no to sobie zobaczę tutaj na początku tej lokacji. Tutaj na samym początku dostaliśmy nową broń. Czyli właśnie tamten pistolet. Bardzo dobry. A to gdzie ja mam iść? Do Zelda? Z tą misją? Not much for compliments, but you did fine. To gdzie ja mam teraz iść już? Komu mam dać tego questa? That'll do for now. Got a right. Musiałem użyć. To zleciłeś mi tę misję? No, a poczytajmy sobie o tej misji. Scooter. Komu ja mam dać tego questa? Dobra, najpierw tutaj się zaopatrzmy we wszystko. Munitions. No to jest dobra snajperka. I dwa kps zoom. To jest fajne. To jest chyba takie samo, ty. No to jest takie samo, tylko że inny... inaczej wygląda, inny kolor ma. Dobra, to co ja ci chcę sprzedać? Chcę ci sprzedać to on. Tą snajper chcę ci sprzedać. To. To. I to. Teraz tak, ta ci sprzedam. Jedną, drugą. I to ci też sprzedam. To jest tylko powolna regeneracja. Okej. Okay. W sumie może sobie kupię granaty więcej, żeby było. Okej. To teraz idziemy po tamtą broń. W skrzynce. A, musimy naokoło iść.
Już 20 minut nagrywam. Kurde. Jak ten czas szybko leci? Ja tutaj tylko amunicję zdobędę. Albo jakieś słabe pistolety. A, co ciekawe, tutaj nie ma tej skrzynki. Jakbym sobie poszedł do tego... Do autobusu. Czy może tam mam iść? A, dobra, tutaj mamy. Jorki, gdzie jesteśmy? Zobaczmy sobie do Jacob's Grave. Czekaj, kurczę, baza Jacoba. Kasenka. To się zamyka. It was a dark and stormy night. Sheesh. On a distant corner of Pandora, where few men dare to tread. With the journey to find the elusive vault behind them, our fearless adventurers set off into the trees of... What's a tree? Oh, for the angel's sake. It's a plant that grows out of the ground really tall. Like this? No more interruptions. No more interruptions. So, they set out into the trees of Jacob's Cove, a land very much ravaged. To jest chyba DLC. Mi się tak wydaje. It was here that the scientist Dr. Ned, who is totally not Dr. Zed from the last story at all, tried to help all of mankind. Coś było DLC. Caused very bad shit. That's a swear. Dude made zombies, okay? You're not the police of me. Pay attention. Okay. So some bad crap was happening. And it got really spooky. And this is when our story... Frankenstein? Is any of this going to be true? Yes. Probably a lot of it. Większych śrubek nie było? You adopted. You adopted? Nie. Nie robi się tak. Chyba tutaj muszę iść. Czy zgadłem? Film edukacyjny Atlasa. Pandora. A planet that once knew only peace and prosperity under the fair and noble direction of the Atlas Corporation. But there were those that sought to disrupt our perfect existence. Thieves and murderers, perverts and scoundrels. The lawless garbage unleashed an unspeakable evil upon Pandora, not known since the age of the gods. But together, we shall not despair. Atlas has not forgotten you. We are returning and will restore order and security to your planet. Fajne hełmy mają. When we arrive. Aj, oni chyba byli na tych plakatach. I have choked on the disingenuous lies forged by their corporate greed my entire life. And it is a meal I will no longer stomach. Atlas is here for two things, power and revenge. And the order they do it in is irrelevant. We share a common enemy, you and I. The reward for your death is second only to mine. That alone should be reason for you to join my cause. But if it is not, and your greed precedes you, then you will gain access to all of their weapons. Their invasion stockpile will be yours. Athena out. Whoa.
To też jest DLC. Zbyłem na generała Noxa. And therefore you must jump through a hoop or two. Talk to the mechanic. He knows where to find me. And a word of caution. Don't touch him if you ever want to eat with your hands again. Dobra, wiecie co? Zrobię cięcie i zobaczę po prostu, gdzie mam iść, jeżeli chodzi o główną rozgrywkę. DLC sobie zrobimy po właśnie głównej fabule. A najpierw sobie pozbieram tutaj kasę. Okej, kochani, chyba ogarnąłem, gdzie ja dokładnie to miałem zrobić, bo zapomniałem, gdzie tutaj coś jeszcze było. A tutaj teraz dostaliśmy doświadczenie za to. A, i teraz dopiero jest ten. Teraz dopiero jest kolejne zadanie. Więc po prostu tamte wszystkie teleporty to były do DLC. No bo oczywiście trzeba patrzeć na mapy, nie? Jakoś nie miałem wtedy tego ustawionego questa chyba. Więc dlatego nie wiedziałem. Albo po prostu byłem ślepy, nieważne. Ważne, że już ogarnąłem sobie. Boneheada musimy załatwić i dostać Digistract Module. Bo to po cichu sobie tutaj wejdziemy. Dobra, z tego pokorzystam. Będę tańczył. Pójdę, mocny koleś. Psycho. A, ja myślę, że też nie generuje przecież tarcia. Ten był koleś mocny. Mocniejszy niż 9 oparczasty. Dobra, już się zaczyna właśnie dosyć mocna walka. I tutaj widzę jakąś fajną broń. Malutki. Co ty, panie, masz dla mnie? Delete wind blows. Mam więcej amunicji w magazynku i trzeba po dwa pociski. Więc to ma większe obrażenia. I chyba ma większą jeszcze szybkostrzelność, to ma 8.3. A nie, szybkostrzelność jest wolniejsza. Moja broń jest nadal lepsza. Więc nie skorzystam sobie z tego, ale oczywiście mogę sobie tą broń sprzedać. No nawet jest ten. Nie jest aż taka droga. Znaczy jest droższa niż ta moja broń. To ciekawe. Sporo kasy. Trzydzieści minut nagrywam, więc oddam tego questa. I to będzie wszystko w tym odcinku.
Nie, tego się nawet nie opłaca brać. No, no, już 13 tysięcy mam. A ty skąd się tutaj wziąłeś? Dobra, to było dziwne. Skąd oni się tutaj wzięli? Przecież ze mną nikogo nie było. Wytępiłem tam wszystkich. Chyba, że z jakiejś innej strony po prostu weszli. Jesotki też do mnie zadzwonił. I co my teraz przez to mamy dawać te zadania? 4000 expo, ładnie. Peace Wash Heddle. Dobra, to tego jeszcze załatwimy. 169 punktów. No gin, koleś. Jeszcze tam jest jeden. Kurde. Czy to chyba będziemy mogli dostać jakiś pojazd? Dobra, pozbieram sobie to i zakończę odcinek, tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, żeby być na bieżąco z materiałami i wpadajcie na grupę Gra Kaczyń Cybertucha. Tak więc do usłyszenia i na razie.